Cześć ziomeczki kochane, kolejny filmik. O, kamerę trzeba tutaj poprawić chyba. Cześć ziomeczki kochane, kolejny filmik z tłumieniem. Kolejna lekcja, kolejna zabawa. Zapraszam do oglądania. Przedtem robiłem filmik, gdzie tłumiliśmy prawą ręką. Koniecznie go obejrzyjcie. Teraz tłumienie tylko lewą ręką. Specjalnie rozdzielam to na osobne filmy, żeby było wszystko, że tak powiem, jasno i klarownie, że tak powiem, już tak cię wyrażę. Poprawię sobie tylko kamerkę, żeby troszeczkę było. O, lepiej, żeby było widać tu lewą rękę. No i tak, teraz o co chodzi tutaj w tłumieniu lewą ręką? No bo tutaj wiele osób sobie myśli, no kurczę, no przecież tutaj napierdzielam cały czas, więc jak tutaj mam w ogóle coś tłumić, nie? No z czym gościu w ogóle do mnie podchodzi i w ogóle czego ten koleś chce, nie? Prawda jest taka, że jak gramy na przesterze, to cokolwiek byśmy nie zagrali, jakikolwiek dźwięk byśmy nie zagrali, to on powoduje, że się wzbudzają pozostałe struny. Już nawet nie tyle chodzi o to, że gdzieś dotkniemy prawą ręką, czy dotkniemy gdzieś którymś palcem z tej ręki, to też chodzi o to, że jeśli wydobywamy dany dźwięk na strunie jakiejś, to on powoduje wzbudzanie drgań pozostałych strun. Czyli generalnie chodzi o to, że te... Każda fala dźwiękowa w jakiś sposób się nakłada na pozostałe struny, wtedy się właśnie te struny zaczynają rezonować, czyli po prostu no, dźwięk wpływa na siebie i te wtedy dane częstotliwości się wzmacniają, znaczy właściwie to już tam nie ma co wyjaśnić, w każdym razie, że po prostu wzmacniają się te dźwięki, na przykład jak zagram na przykład jeden dźwięk, poczekajcie, bez żadnego proszę ja was zabrudzenia, zagram na przykład, no nie wiem, piątą strunę na piątym progu. Na piątym progu i posłuchajcie, co się zagra na piątym progu i zobaczcie, co się stanie, jak zabiorę dźwięk, nie? Bo robię, a nie mówię. Zabrałem palec. W momencie uderzenia zabrałem palec, to może nawet nie było zauważalne, bo zagrałem, tu był dźwięk D. Od razu stłumiłem ten dźwięk D na piątej strunie. Nawet nie zabierałem palca. Jeszcze raz pokażę wam. Która się wzbudziła struna? Prawdopodobnie właśnie struna D. Plus brzmiała struna D, zagrałem dźwięk D. Plus struna ta najcieńsza, przepraszam, ta najgrubsza E też wpadła właśnie w rezonans od tego. Czyli prawda jest taka, że cokolwiek nie zagramy, nawet idealnie, czyściutko, bez jakiegoś szarpnięcia w pozostałe struny, to i tak się nam wzbudzą pozostałe struny. Więc sposób tłumienia lewą ręką to jest właściwie taki, jak cały czas widzicie w każdym filmie, który robię, i nawet jak tu pokazywałem filmik ten z tą ręką tutaj, to i tak tutaj robiłem coś takiego, prawda, żeby jak coś mówiłem, no to wtedy tutaj tłumiłem. I to na tym można powiedzieć, no dobra, no ale gdzie dźwięki wydobywamy, prawda, co on znowu pierniczy ten koleś. Ale no, prawda jest taka, że na przykład łapię riff i ten palec pierwszy cały czas leży na strunach. No popatrzcie, na przykład łapię to tak i one nie dociskam. To chodzi też o to, żeby jak docisnę, to i tak jest syf, prawda? Słyszycie? Więc chodzi o to, żeby było tylko położone, żeby struny, tak połóżcie palce, żeby się struny nie ugięły pod palcami. O, jest idealna cisza. Jak docisnę, to jest syf. No i dobra, i teraz tak, nawet widzicie, mam tutaj zgłośnione, o, bez tłumienia jest tak, wpada w rezonans w ogóle, jeszcze to się sprzężenie robi. Jest idealnie cicho. Chyba, że coś tutaj rusza mi się same o wikę, prawda? O wikę. No i teraz zobaczcie, no nie wiem, na przykład mam jakiś motyw The Four Horsemen, na przykład Metaliki. Widzicie, to jest tam 3-5. Właśnie, jeszcze zaznaczę, tylko specjalnie nie tłumię
prawą ręką, specjalnie nie tłumię, tutaj w ogóle zostawiam, puszczam, żeby wam pokazać, jak to wygląda, czyli zupełnie odłączamy, prawa ręka tylko uderza dźwięk, to niech ona sobie tylko uderza dźwięk. Lewa ręka, teraz zrobię, żebyście zobaczyli wyraźnie, lewa ręka, ona tylko i wyłącznie naciskam dźwięki, które potrzebuję, czyli w tym wypadku struna piąta na trzecim, struna czwarta na piątym progu i później to przesuwam się wyżej, czyli to było... Tak się zaczyna ten kawałek, nie? Tylko teraz zagram zupełnie bez tłumienia, bez niczego. Ani tu nie tłumię, ani jednej, ani drugiej ręki nie tłumię. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle takie podnoszenie palców to już jest zupełnie abstrahując i taka rzecz, która no nawet nie tyle abstrahując, jest no podstawowa sprawa, że jeśli ustawiamy palce tak jakby pionowo, żeby uderzyć, nacisnąć pionowo na strunę, to jest nienaturalne też dla palców, tak? Ci co grają na skrzypcach to faktycznie mają tak, że muszą ten dźwięk wypuścić. My na gitarze nie musimy mieć tak zrobione, chyba że nas wymusza do tego piosenka, na przykład jakiś, nie wiem, Fade to Black. Czekaj, teraz zmienię sobie na klinie. O nie, bo nie mamy zapisanych ustawień. Bo zaraz zapiszę ustawienia, czekaj, kolesie, już wam zmienię. Prawda? To widzicie, tutaj muszę robić tak, że te palce, które grają, to muszą być postawione tak pionowo, bo używam tej pustej struny. Później. Więc to jest, tylko to jest wyjątek, bo tutaj mamy ja teraz grałem na klinie, no nie? Pozostałe wszystkie rzeczy, które gram na przesterze, powinno się grać. Wiadomo, że jak ktoś nie chce, to nie musi, ale powinno się grać i prawie wszyscy właśnie grają w ten sposób, że ta ręka jakby tutaj... Pierwszy palec stanowi główną barierę do tłumienia. Bo wiadomo, no, jak gram jakiś riff, no to na przykład naciskam 3-5, tak jak w przypadku tego Four Horsemen. Czyli tu mam na trzecim, tu na piątym, ale ten pierwszy palec cały czas się kładzie na strunach, no nie? Więc teraz jak ja uderzę, teraz zagram poprawnie, oczywiście prawą tutaj zostawiam, w sensie nie tłumię, a tłumię teraz lewą, czyli byłoby coś takiego. No, wzbudziło się, prawda, rezonans, bo z kolei przytrzymałem tu struny, to na tej długości one się wzbudziły, bo nie były nigdzie tłumione, ale efekt jest, patrzcie, jest bez tłumienia w ogóle. Nie? A teraz tłumieniem tylko prawą ręką. Jest efekt, nie? A teraz zobaczcie, jak brzmi tłumienie i tą ręką. Czyli jest bardzo krótkie, bardzo takie zdecydowane brzmienie. No i krótkie, prawda? Tak jak powinno być w utworze, bo chyba że to jest jakiś utwór, gdzie ma być właśnie. Widzicie, no teraz było tłumienie w pełnej, znaczy w pełnej szybkości zagrane i tłumienie jednej i drugiej ręki. No teraz można powiedzieć, dobra, no mądrzy się, on tam umie to grać, a teraz jakie ćwiczenia mielibyśmy zrobić, żeby w ogóle to dojść do wprawy z tym. To też zależy od utworu, bo też są takie kawałki, które ciężko, aczkolwiek jak mówimy tutaj o przesterze, to i tak większość riffów to są właśnie te kwinty plus oktawa na przykład, ewentualnie kwarta, no to i tak na przykład jak gramy kwartę, to niekoniecznie musimy dwoma palcami zagrać, bo kwartę możemy zagrać po prostu kładąc, prawda, pierwszy palec. Chyba że kwintę. No
No i teraz na przykład spróbujcie zrobić w ten sposób, że kładziemy na przykład na 3-5 na najgrubszych strunach i teraz sobie próbujcie właśnie prawą ręką nie tłumimy, tylko uderzamy na razie. Uderzyć, ile to było, zagrałem 4 razy, 5 razy. 4 razy zagrajmy, czyli 4 razy 3-5. I po uderzeniu tego 3-5 podnosimy palce, ale oczywiście nie, że zapieramy, tylko podnosimy tak, żeby, tak jak mówiłem na początku, żeby nie dociskać gryfu, tylko po prostu, żeby struny tylko dotykały, żeby palce tylko dotykały struny, prawda? Żeby struny się w ogóle nie ugięły pod palcami. To piszczenie to jest, tak jak mówiłem, spowodowane tym, że tutaj nie tłumię. Ale dobra, czyli teraz jeszcze raz, 4 razy. Teraz zejdziemy na struny w dół, o piętro niżej. Dobra, i teraz ktoś może powiedzieć zarąbiście, bo teraz naciskam strunę piątą na trzecim progu, strunę czwartą na piątym, ale najgrubsza jest odsłonięta. Na to też jest rada, że pierwszym palcem w ten sposób łapiemy strunę piątą, żeby ten palec dotykał najgrubszą. Widzicie, on teraz sobie dotyka tą strunę i ona się nie wzbudza, chyba że precyzyjnie naciskamy tylko i wyłącznie te dwa dźwięki, tak jak mówiłem tam wcześniej, prawda? Naciskam tylko na te dwa dźwięki, byleby nigdzie nie dotknąć, to wtedy faktycznie jest problem. Teraz podniosłem te dwa palce, a pozostałe struny się wzbudziły, prawda? Więc to jest tak, że musimy na tyle sobie taką precyzję wyrobić w naciskaniu dźwięków, żeby pierwszym palcem troszeczkę tu stłumić. Pierwszym palcem stłumić też pozostałe struny tutaj. Dobra, a teraz można powiedzieć, dobra, przesuniemy się na strunę czwartą i trzecią. Wzbudziła się struna szósta. Tutaj akurat jest kwestia taka, no wiadomo, że nie przeskoczymy, bo możemy równie dobrze złapać tak, że złapać sobie więcej strun. Uderzam tylko czwartą i trzecią. No i niby i kładę na piątej i dociskam tutaj szóstą, ale to nie za bardzo wtedy brzmi. Tu jak już mamy riffy jakieś na cieńszych strunach, to tutaj tak dochodzi wtedy tłumienie tym nadgarstkiem tutaj. Poza tym nie ma strasznie dużo riffów używanych na czwartej, trzeciej strunie, bo to jest tak w ogóle, ten dźwięk jest... O, przepraszam, zapędzam się. Nie ma tak za dużo takich riffów, gdzie po prostu są używane ta struna G. Znaczy, no wiadomo, oczywiście, że jest, ale chodzi mi takie... że nie jest to powszechnie stosowane taki riff, taka kombinacja. No na tych cieńszych strunach już nie pokazuję, bo to właściwie to już jest, tu już właściwie i tak główną rolę będzie odgrywała prawa ręka, tłumienie nadgarstkiem prawej ręki. Nawet jakbym miał jakiś riff, taki riff, no tak można powiedzieć, nie wiem... To i tak tutaj wchodzi w grę w ogóle już tłumienie tą ręką. Prawo. Ale to będzie w następnym filmiku, gdzie będziemy oboma ręcami będziemy grali. Dobra, przećwiczcie sobie jeszcze te uderzenia. Jak czegoś nie wiecie, piszcie w komentarzach. To będziemy rozpracowywać, będziemy ewentualnie nowe filmiki robić. Także papateczki, kochani.